Czas na spotkanie z gościem Radia 5. W naszym studiu zastępca dyrektora do spraw Edukacji, Nauki, Udostępniania i Ekosystemów wodnych magister inżynier Jarosław Borejszo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Spotykamy się tak naprawdę z wielu powodów, bo jest o czym mówić. To zacznijmy może od wiosny w parku. Coś Wiosnę. się obudziło, coś już żyje, coś wraca do życia, coś się zmieniło. Przeleciały do nas nowe ptaki, orły, sokoły. Wiosna niewątpliwie nadchodzi, to możemy stwierdzić. Całe szczęście, że są rzeczy stałe na tym świecie. A teraz no chyba największy ruch to wśród ptaków widać, bo to jest czas przelotów. Nad naszymi głowami przelatują klucze gęsi. W większości lecą te gęsi dalej na północ, tylko nieliczne osobniki pozostaną u nas, no bo z tych czterech gatunków gęsi, które są w Europie, to tylko jeden gatunek czyli gęgawa. Lęknie się u nas w parku. Pozostałe gęsi polecą dalej, ale również inne ptaki wodne licznie przelatują i zatrzymują się nad wigrami. Dlatego to jest teraz dobry okres do obserwacji ptaków i y, oglądania takich gatunków, których u nas normalnie w y, pozostałej części roku nie ma, a teraz właśnie można je zobaczyć. A te orły jeszcze zapytam? Są. No, one już y, przystępują do lęgów, y, już właściwie są w trakcie lęgów, te nasze bieliki. Y, także mam nadzieję, że to w tym roku to będzie udane, bo mamy trzy pary bielików. Niestety, nie co roku nie wszystkie, znaczy inaczej, y, niestety tak jest, że nie wszystkim parom naszych bielików udaje się wyprowadzić skutecznie lęk. Zazwyczaj to jest tak, że tylko jedna para albo dwie pary mają młode, które przeżywają do takiego wieku późniejszego. Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy. Co nowego w parku? Rozmawialiśmy jakiś czas temu o podsumowaniu ubiegłego roku, natomiast mam wrażenie, że w związku z rodzinami, 35. urodzinami jest o czym mówić. To może najpierw jakieś małe podsumowanie, ale to pytanie postaram się podzielić na dwa, bo jeszcze o plany też chciałbym zapytać. Mamy 35 lat Wigierskiego Parku Narodowego, i to jest taki nasz podstawowy temat, wokół którego. Dzieją się różne rzeczy, także wszystkie wydarzenia, które mamy w parku, a mamy ich wiele, yy, są pod hasłem 35-lecia parku. No z takich rzeczy, które są widoczne dla suwalczan, zwłaszcza, no to jeżeli ktoś chodzi do kina naszego, to przed wszystkimi seansami filmowymi pojawia się taki klip filmowy właśnie z okazji 35-lecia i takich klipów filmowych w tym roku będzie cztery, czyli na wszystkie cztery pory roku będą klipy filmowe. Dzięki dobrej współpracy z Cinema Lumière możemy te klipy filmowe emitować, ale na przykład w kwietniu również na Placu Konopnickiej pojawi się taka plenerowa wystawa fotografii wielkoformatowych właśnie również z okazji 35-lecia parku. Co się zmieniło od właśnie w ciągu tych 35 lat? Gdyby no, pan jest związany z, z firmą od długiego, długiego czasu, gdyby dało się to w kilku zdaniach zamknąć, jak wyglądały początki, do czego doszliśmy i do czego zmierza park? Znaczy, dla mnie najważniejsze w tym wszystkim są, bo oczywiście sprawa ochrony przyrody i skuteczności jej no, to jest sprawa taka zasadnicza, która, która na co dzień e, nas absorbuje. Natomiast rzeczą zawsze dla mnie ważną były relacje z z lokalnymi społecznościami, kwestia akceptacji albo braku tej akceptacji dla parku. I tutaj rzeczywiście mieliśmy różne okresy, bo był taki okres początkowy, kiedy no, wielu osobom było trudno zaakceptować ten fakt, że park istnieje. I były okresy też burzliwe. Natomiast ja mam taką nadzieję, że te 35 lat pokazało ludziom, udowodniło, że ten park jednak jest potrzebny i że również dla nich są. Ewidentne korzyści z tego, że ten park istnieje. Te korzyści to? No Dla przeciętnego mieszkańca Suwalszczyzny i Polski, no to jest kwestia możliwości przyjechania do parku, zobaczenia jego piękna. I wydaje mi się, że tutaj dużo zrobiliśmy, żeby ten park nasz pokazywać w taki sposób, żeby to również nie szkodziło zbytnio naszej przyrodzie. Wędkarze zazwyczaj są mało zadowoleni z tego, że, że, że nie łapią okazów, nie ma ryb i tak dalej. Mało narzekające, zdecydowanie sam jestem wędkarzem i też bardzo często narzekam, więc na tej podstawie pozwolę sobie przytoczyć pewną opinię, że w wigrach są ryby, a kiedyś nie było. Informacje są sprzeczne. Ja jestem świeżo po rozmowie piątkowej z dwoma mieszkańcami Wigierskiego Parku Narodowego, ponieważ mamy teraz taki cykl spotkań z ludźmi związanymi z Wigrami i, i tam padły takie informacje, że kiedyś to były ryby, że jak Tata poszedł z wędką, to po kilku godzinach, godzinach przyniósł wiadro płotki. Także tych informacji jest dużo, one są sprzeczne, natomiast tak jak słucham różnych głosów ludzi, również ludzi, którzy niekoniecznie muszą nas kochać, to rzeczywiście jest informacja taka, że w relacji, w, w porównaniu z innymi akwenami Suwalszczyzny, Wigry słyną jednak z tego, że tych ryb jest więcej. Tytaniczna praca na co dzień, wielu, wielu ludzi. Zarybianie coroczne, przypomnijmy, niejednokrotnie bywaliśmy z kamerą, z mikrofonem, wiedzieliśmy ile tych ryb do Wigier trafia. No tak, to są miliony sztuk na rybku różnych gatunków. I rzeczywiście tu są bardzo, bardzo intensywne starania, żeby to się wszystko udało. Mamy wylęgarnię ryb, która została zbudowana już, już w okresie międzywojennym, i w niej hodujemy wylęk sielawę, siei, szczupaka. Również kupujemy dużo na rybku innych gatunków, także no, staramy się, żeby ten, ten rybostan był bogaty i i żeby rzeczywiście wędkarze potem mieli sełowić. A to na pewno związane jest z czystością Wigier. O pomiar dbają bardzo nowoczesne czujniki. Państwo są w stanie reagować natychmiast w razie zmiany parametrów wody. Tak, tu muszę się pochwalić i też wyrazić takie, takie zadowolenie, że, że powstała fajna relacja, fajna współpraca między Wigierskim Parkiem Narodowym a Suwalską Oczyszczalnią Ścieków również wiosiem suwalskim, ponieważ w listopadzie zeszłego roku zamontowaliśmy na Czarnej Hańczy czujnik, który w trybie ciągłym mierzy parametry wody. Takie parametry wody, które pozwalają nam y, dość szybko przypuszczać, że może coś się złego dziać z rzeką. I mamy taki, taki system, można powiedzieć, szybkiego reagowania, że przychodzi do nas SMS informujący, że coś może się źle dziać. My błyskawicznie te informacje przekazujemy i do... Suwalskiej oczyszczalni, i do wiosiu, i następuje reakcja. Także tutaj rzeczywiście to, to działa fajnie, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. A do tego jeszcze dochodzą dwa urządzenia pomiarowe, które suwalska firma zamontowała na razie pilotażowo na Wigrach. Takie urządzenia, które badają parametry wody już w samym jeziorze. Jeden, jedno urządzenie jest przy ujściu Czarnej Hańczy do Wigier w Zatoce Hańczańskiej, a drugie blisko ujścia Czarnej Hańczy z Wigier. I tutaj też mamy w trybie ciągłym prowadzone pomiary. I co mówią, powiedzmy, dekada do dekady te, te dane a propos czystości Wigier? Coś się zmieniło? Znaczy, te ciągłe pomiary mamy od niedawna. Ale kiedyś wykonywano je ręcznie? Kiedyś wykonywano je ręcznie. No Generalnie w porównaniu z latami 90. Jest tendencja ku poprawie, ponieważ po pierwsze oczyszczalnia ścieków suwalska od dawna się modernizuje i te parametry tego, co wypływa z oczyszczalni ścieków suwalskiej, zdecydowanie się poprawiły. Po drugie, działania samorządów, głównie samorządu gminy Suwałki, spowodowały, że większość miejscowości wokół Wigier to są miejscowości skanalizowane. Także to wszystko powoduje, że stopniowo czystość wody Wigier się poprawia. Turystyka się też trochę zmieniła. Dawno, dawno temu, jeżeli chodzi o parkingi Wigierskiego Parku Narodowego, to w sezonie widzieliśmy raczej rejestracje spoza województwa suwalskiego, podlaskiego. No a teraz przychodzi weekend i tych rejestracji miejscowych BS, BSU, czasami Zolecka, czasami z Gołdapi, czasami z Ałku Augustowa, Sein, jest sporo. To znaczy, że nie chcemy siedzieć w weekend w domu, tylko przyjeżdżamy do miejsc bardzo pozytywnych, przyrodniczo. To prawda, rzeczywiście tych rejestracji naszych lokalnych jest dużo i jak spojrzymy na obłożenie naszych parkingów, a przede wszystkim parkingów krzywem, to każdy weekend, jeżeli tylko troszeczkę ładnej pogody się pojawi, no to te parkingi są zastawione samochodami. No, zmienia się trochę nasz styl życia, jednak i poziom życia się też poprawia, i też y, właśnie ten styl. Coraz bardziej, coraz więcej osób lubi sobie po południu, po pracy czy w weekend wyjechać gdzieś w fajne miejsce i, i troszkę zażyć aktywności. Tym I okazuje się, że nie musimy daleko jechać w naszym przypadku. Tak, i okazuje się, że park tu też jest fajnym miejscem, bo jest blisko Suwałk. Y, jesteśmy do tego przygotowani. Mamy takie w sumie dwie, dwa miejsca, gdzie które są szczególnie chętnie odwiedzane przez Suwalczan. i w tych miejscach też przygotowujemy odpowiednią infrastrukturę, czyli to okolice Krzywego, okolice Dyrekcji Wig Wigierskiego Parku Narodowego, ale też Zatoka Słupiańska. Tam też te parkingi są zazwyczaj zastawione samochodami. Natomiast mamy też świadomość i chcielibyśmy, żeby zachęcać ludzi do odwiedzania też innych miejsc. I stąd od wielu lat Staramy się budować parkingi, tworzyć takie miejsca postojowe, żeby umożliwić dojechanie samochodem do ciekawego miejsca, zostawienie tego samochodu, no i potem już udanie się yy, bądź pieszo, bądź rowerem w głąb parku. 35 lat, okazja do podsumowań, które już po części zrobiliśmy. Na pewno, tak jak pan powiedział, mnóstwo, mnóstwo wydarzeń jeszcze z tej okazji, ale plany. Plany powiedzmy na następne 10. No już nie mówię o 35 latach, ale na najbliższą dekadę. Zmieni się sporo, bo już słyszałem, że szykuje się kolejna piękna leptodora. To nawet już nie jest plan, tylko to jest rzecz, która się, się dzieje, bo ym, Kiedy już w zeszłym roku rozpoczęła się produkcja nowej jednostki pływającej, która zastąpi dotychczasową, czyli naszą łódź z tak zwanym przeszklonym dnem. Łódź, która pływa przy Muzeum Wigier, ma swoje, swoje miejsce stacjonowania i, i odwiedzając Muzeum Wigier również można wypłynąć na wodną ścieżkę edukacyjną i ta łódź jest w trakcie produkcji. To jest zupełnie inna konstrukcja, konstrukcja aluminiowa, na bazie Trimaranu ten środkowy pływak będzie właśnie takim pływakiem z przeszklonym dnem. Jednostka większa od dotychczasowej, wygodniejsza, będzie łatwiej do niej wchodzić i z niej schodzić. No i z napędem elektrycznym, całkowicie elektrycznym. Także, także będziemy mieli łódź, łódź która będzie, będzie elektryczna i nie będzie już nie będzie już żadnych spalin. Jak mają się gąbki przy klasztorze? Gąbki się mają bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak to będzie. To też a propos czystości wody. Tak? tak, tak. Natomiast jeszcze kontynuując kwestię naszej Leptodory 3, bo tak będzie się nazywała y, ta nowa łódź. Konsekwentnie Leptodora, była Leptodora 2, teraz będzie Leptodora 3. Y ona będzie miała też swoje miejsce takiego nocnego stacjonowania. Również już nie w naszej bazie rybackiej w Czerwonym Folwarku, tylko postawimy pływający hangar na tę łódź, który będzie również przy Muzeum Wigier. I to będzie taki nowy obiekt, który też będzie, będziemy widzieć. A propos Muzeum Wigier, działa, jest bardzo często odwiedzane, są nowe wystawy, tutaj też pewnie jakieś plany państwo mają. To prawda, dużo się dzieje w naszym Muzeum Wigier i wokół naszego Muzeum Wigier, i mamy bardzo skrystalizowane już plany. Po pierwsze, modernizacji wystaw, tych, które istnieją, bo trzeba pamiętać, że, że Muzeum Wigier powstało, zostało otwarte w 2009 roku, czyli to już jest kilkanaście lat, i warto to wszystko odświeżyć. Ale też mamy bardzo. Już śmiałe i, i, i bardzo konkretne plany rozbudowy tego obiektu, ponieważ w ciągu tych lat no widzimy pewne niedostatki, pewne potrzeby. Znaczy, brakuje nam dobrej sali wykładowej, sali konferencyjnej, w której moglibyśmy przyjąć większą liczbę osób, i w ramach tej rozbudowy, do budowy nowego, nowej części Muzeum Wigier, taka właśnie sala by była. A oprócz tego, Mielibyśmy więcej miejsca na zajęcia edukacyjne, czyli w tej nowej części będą dwie duże sale do zajęć takich praktycznych, edukacyjnych. Akwaria zostają, rozumiem. Akwaria zostają, natomiast z akwariami tutaj toczy się taka zawsze dyskusja w naszym gronie. Czy y, akwaria są rzeczą dobrą, czy są złą? Bo są tacy, którzy mówią, że tylko akwaria i tylko żywe rybki mogą rzeczywiście y, być czymś bardzo atrakcyjnym, ale są tacy, mówią, tacy ludzie, którzy mówią, nie męczmy biednych rybek i pokażmy ten świat podwodny w inny, nowocześniejszy sposób, ale tak, żeby tych biednych ryb nie męczyć. Zawsze dwie strony medalu. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, coś się zmieni w najbliższym czasie. Też plany na różnego rodzaju projekty europejskie, międzynarodowe wiem, że są. Aplikujecie Państwo? Tak, aplikujemy. Mamy przygotowaną, przygotowane dokumentacje techniczne na różne elementy. Głównie to jest wymiana tego, co już było, ale taka wymiana, żeby te nowe rzeczy były bezpieczniejsze, żeby były wygodniejsze i może też trwalsze. Natomiast ten rok to jest rok pisania wniosków, rok starań o fundusze. Nikt nie wie, jak to się skończy, czy te fundusze uda się zdobyć, ale generalnie staramy się modernizować na naszych, no przede wszystkim nasze szlaki turystyczne, które są takim podstawowym narzędziem do poznawania parku i infrastrukturę na tych szlakach, a szczególną uwagę poświęcamy szlakowi rowerowemu wokół Wigier, bo to jest taki nasz sztandarowy, najbardziej uczęszczany szlak i, i właśnie na nim staramy się modernizować infrastrukturę. Zapraszamy do Wigierskiego Parku Narodowego? Nie, Zapraszamy serdecznie.